jestem na lotnisku w Warszawie, na lotnisku Chopina. Chciałem powiedzieć, co tu się będzie działo, ale jak zwykle jestem spóźniony, więc powiem wam dopiero w Frankfurcie. Udało się, dotarłem na lotnisko w Frankfurcie. Ogromne lotnisko. Lotnisko jest tak duże, wiele ludzi czeka długo na przesiadki. Jest dużo fajnych atrakcji, między innymi jest miejsce na granie. Przed chwilą przechodziłem przez miejsce relaksu. Ja wiem, że jest dużo takich miejsc tutaj. To lotnisko jest naprawdę gigantyczne. Dobra, pora przejść do tego, o co tutaj chodzi. Jestem właśnie podczas kolejnego wyjazdu do Azji, tym razem jadę do Chin. W Azji już byłem kilkanaście razy na Tajwanie, kilka razy w Chinach. To będzie moja kolejna wizyta. Celem tej wizyty jest odbiór ram Black Belt. Ramy, którą zaprojektowałem i ramy, która jest przez was mocno wyczekiwana i jest nowością na ten cel. Więc dosyć odpowiedzialne zadanie. Jeżeli chodzi o samą podróż, to tak, wyszedłem o 15 z domu. O 17 miałem samolot do Frankfurtu. W Frankfurcie teraz mam około 3 godzin przerwy. Lecę do Hongkongu. Ten lot będzie trwał 12 godzin. Od drugą stronę będzie trwał 13 godzin, bo dochodzi do tego rowi ziemi. Z Hongkongu jadę autobusem do granicy z Chinami. W Chinach przesiadam się do busa. Busem dojeżdżam w okolice miasta Shenzhen. Tam jest właśnie taka specjalna strefa, w której jest fabryka, gdzie produkujemy ramy. No, tam będziemy przeprowadzali kontrolę jakości i stamtąd pojedziemy pociągiem 500 km do tego regionu górskiego, który na pewno wam się spodoba. Mogę się pochwalić, że będę leciał właśnie tym największym Airbusem, który ma dwa pokłady. Zaczął się już boarding, tam chodzi kilkaset ludzi i tam boarding trwa co najmniej 40 minut. Udało się, jesteśmy w Hongkongu. Według polskiego czasu jest 9, według lokalnego czasu jest 3. No, to jest ten pierwszy moment, kiedy mam załamanie w nagrywaniu, bo nie chce mi się, co najbardziej chce mi się spać. Na wejście jest kamera termowizyjna. Pani ogląda, czy przypadkiem nikt z gorączką nie bierze. Azjaci to się troszkę boją z wszystkich chorób, szczególnie od czasu ptasiej grypy. Jest 15 taśm bagażowych, trzeba teraz znaleźć bagaż. I oby był. Na kilkanaście moich wyjazdów 3 razy bagaż nie doleciał. No to leciał następnego dnia, no ale byłem jeden dzień bez bagażu. Dostaliśmy piękną naklejeczkę, kiedy przekroczymy granicę i z autobusem będziemy wchodzić do busa, to żeby kierowca nas rozpoznał po naklejce. To już prawie koniec dnia pierwszego, 22 godziny w podróży. Mocno mnie wygniotło w tym samolocie. Nie czuję się bardzo zmęczony, chociaż u nas już jest późno. Czy tak? I właśnie to jest najgorsze, bo tu jest 21.16, a w Polsce jest 15.16. I w tym momencie czuję się bardziej, jak była 15.16 i boję się, że za 5 godzin będę się czuł, jak była 20, a nie jakby był środek nocy. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Poszliśmy jeszcze sobie na siłownię i teraz idziemy coś zjeść. Mieliśmy sobie krewetki, rybkę, dwa piwka, ta ciekawostka. Macie piwo Tsingtao. Może możecie go nie znać, ale to jest pierwszy top 5 najlepiej sprzedających się piw na świecie. No, mimo że nie jest dostępne wszędzie, a to kwestia tego, że po prostu rynek wewnętrzny, rynek chiński jest tak ogromny, tak rosnący, że można sobie wyprodukować jakikolwiek produkt, sprzedawać go tylko na przykład na rynku chińskim i okazać się, że dojść do topu światowej sprzedaży. Troszkę zaskoczenia, ponieważ mamy już kolejny wieczór. Przeskoczyłem cały dzień, a zaraz i tego, że szukałem rozwiązania, jak wam pokazać rzeczy, które zrobiłem w ciągu dnia, jednocześnie nie mogąc skakać z kamerą co chwila
przy twarzy i opowiadałem, co się dzieje, ponieważ bądź co bądź, to całkiem poważna praca. Specjalnie przyjechaliśmy, specjalnie wybraliśmy się tylko i wyłącznie po to, żeby odebrać wam Blackbird, świeżo wyprodukowaną, nową kolekcję, żeby przyjechać sprawdzić, zanim zostaną pomalowane, zanim zostaną wysłane do Polski, czy na pewno nie ma żadnych problemów, które by ją dyskwalifikowały. Z dzisiejszego dnia wynika tyle, że i wy, i ja będę miał w tym roku naprawdę kozacką ramę do enduro. Chciałbym powiedzieć o naszej podstawowej konstrukcji Blackbirda i dlaczego stworzyłem taką ramę. Tak, jest to klasyczny jednozawias, nie użyłem tam żadnych wirtualnych punktów obrotu, nawet nie użyłem prostego jakby przełożenia, zawieszenia, jak było to w przypadku Wisha. Jest to przedni trójkąt, tylny trójkąt połączony w jednym miejscu, damper, wydłużenie dampera. Przez to, że mamy jednozawias, to też wyprodukowanie go jest tańsze i nie jest tak trudne. Dlaczego nie jest tak trudne? Ponieważ jeżeli mamy zawieszenie złożone z kilku elementów, to każde elementy muszą być idealnie osiowe do siebie. Jeżeli coś mamy nieosiowego, to zawieszenie się będzie blokowało, będzie się wycierało, łożyska będą się niszczyły. Jeżeli mamy tylko dwa elementy, łożymy ze sobą, to opcji zjebania czegoś jest dużo mniej. Cały wahacz jest moim zdaniem dosyć ciekawym elementem, ponieważ taką klatką zbudowaną, żeby jak najbardziej usztywnić to całą konstrukcję, która trzyma koło. Ogólnie sam tylny wahacz jest zbudowany z 12 zespawanych ze sobą elementów, połączonych w jednym miejscu 17 mm osią. Oparto na trzech łożyskach maszynowych, dwóch od strony tarczy i jednej od strony napędu. Tylko jedno łożysko od strony napędu, dlatego, bo przy dwóch by troszkę zabrakło miejsca, w jakiś bazar wszedłem. Efon. Jeżeli tak szczerze wam powiem, jedyna taka naprawdę prawdziwa wada jednozawiasu w liczbach to jest to, że za jednozawias zawsze będzie gorzej działał przy hamowaniu, to znaczy zawsze będzie się usztywniał przy hamowaniu. Wielozawias możemy zrobić tak, żeby to zawieszenie się tak nie usztywniało. A cała reszta, pedałowanie, nie pedałowanie, to nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, czy to będzie jednozawias, czy nie. Tak, witam w finale. Chciałbym wziąć pod uwagę, że dzisiaj czwartek. Tak czwartek wygląda na ulicach. O, ludzie się jarają, że nagrywam. Halo? Halo? No, więc zajawa jest. A to jest pan taksówkarz. Tak. A tutaj jedzie, jadą dwie dziewczyny na taksówce. Tak, to są taksówki. Tutaj taksówki wyglądają tak, że siadasz sobie z tyłu motocykla i jedziesz. O, jak jedziemy dalej po ulicy, tak wygląda lokalne barbecue. Wybierasz sobie rzeczy na talerz, wkładasz na grilla i pani ci to smaży, potem zasypuje jakimiś przyprawami. Ogólnie jestem w miasteczku Danshui, chyba tak się nazywa. Nie jest to specjalnie turystyczne miejsce, nie jest to specjalnie ciekawe miejsce. Jest to miejsce mocno przemysłowe, dookoła tego miasta jest bardzo dużo fabryk, ale kurde, zobaczcie. To jest ogólnie coś, czym się mega jaram, zawsze jadę do Chin. Na przykładzie tego miasta widać bardzo duże zmiany, jakie wydarzyły się w ostatnim czasie w Chinach. W ostatnim czasie, w ostatnich 10-20 latach. Czyli kraj, który ogólnie był mocno biedny, przeszedł bardzo mocny rozwój, taki ekstremalny rozwój. I widać, że niekoniecznie całe społeczeństwo dało radę nadążyć za tym, pani... Właśnie pani na ulicy szyje. Całe społeczeństwo miało, nie zdążyło jakby nadążyć za tymi zmianami. I widać, że trochę wygląda to patologicznie, trochę wygląda to dziwnie. Na pewno dla przeciętnego Europejczyka, jakby nagle trafi tutaj na ulicę, to o kurwa, co tu się dzieje? Tam jest smród, jest brud, ludzie wywalają śmieci na ulicę. Rano jak idziesz, to normalnie idziesz przez śmieci. Jak na moje oko, to ciągle nie potrafią używać do końca samochodów. Chyba z roweru przesiadli się prosto do samochodów, bo ruch na ulicach jest taki, że ja bym się bał jeździć. Ogólnie wszystko to oblepione oczywiście banerami, neonami, diodami, LEDami. Wszyscy trąbią. Nagrałem trochę przejazdów dzisiaj z dnia, jak jechaliśmy samochodem. Jak wygląda to na ulicy. Tak jak widzicie, ludzie na motorach nie mają kasku. Jeżdżą na motorach po 3-4 osoby, standard. Widziałem kiedyś, jak jechała rodzina. Matka z ojcem, dwójka dzieci, pies i telewizor jeszcze. I jechali na jednym motorze, które potem... O! Kolejna rzecz, typowa dla Chin. Ja... Ogólnie to jest małe, ale widziałem takie duże. Patrzcie, tak wygląda rusztowanie przy budowie. Wszystko jest na powiązane bambusy.
i widziałem budynki kilkopiętrowe, obudowane całe rusztowaniem z bambusa, powiązane, nie połączone w jakiś inny sposób. Cieszę się, że w końcu coś nagrałem, dobrze, nie zginąłem. I jaram się, że jutro mam wycieczkę do Gulin, czy jakoś tak to się wymawia. Jest taki region w górach i są bardzo, bardzo charakterystyczne góry. A co znaczy charakterystyczne góry? To zobaczycie już za chwilę. Jesteśmy na stacji kolejowej w kantonie i jest ogromna, przerażająco ogromna. Wyjeżdżamy z toru 21. A wszystkich jest 27. Dziwnie, myślałem, że będziemy w jakiejś pięknej malowniczej okolicy, a no jest troszkę inaczej. Związane jakimiś wodorostami w liściach. Potem jest bambus. Coś pysznego. Okazuje się, że jeszcze będzie jedna niespodzianka na wyjeździe. Do 8 jestem na lotnisku w Frankfurcie po 12 godzinach lotu. Dobre skołowanie w głowie. No mam nadzieję, że wam się podobało. Że podobał wam się odcinek z Chin. Za 3 tygodnie lecę na Tajwan, nagram kolejny odcinek. Pokażę wam troszkę kontrastu pomiędzy Chinami a Tajwanem. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to zostawiajcie pytania i koniecznie subskrybujcie, żeby nie przeoczyć odcinku z Tajwanu. On na pewno będzie też bardzo ciekawy. Hej!